Oto groch kiełkuje. Dzięki filmowi możemy zobaczyć ten zdumiewający proces w znacznym przyspieszeniu, tak jakby udało się przyspieszyć czas. Nasiona tych roślin nie były napromieniowane. Po lewej stronie groch jest zdrowy. Im dalej w prawo, wygląda coraz gorzej. Jest coraz rzadszy. Roślinki są coraz mniejsze. Niektóre nasiona w ogóle nie skiełkowały, albo po skiełkowaniu przestały się rozwijać.